Kolejny dzień wrzucania filmu o godzinie 19:19 i dzisiaj mamy wariatkowo. Jak wiecie, no sytuacja jest dosyć napięta z tego powodu, że no moja była niby jest tutaj gdzieś na tym serwerze, więc ja ogólnie jestem troszkę no taki no, może nie wystraszony, bo no, w sumie niczego się nie boję, ale taki no zdezorientowany. O, to jest dobre słowo, zdezorientowany jestem. Więc kolejny odcinek, który poświęcę na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej w tym temacie i mam nadzieję, że czegoś się dowiem. To tak naprawdę tyle w sumie, co chciałem powiedzieć na starcie tego filmu. Możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał, wszystkie potrzebne linki w opisie. No a ja oczywiście przechodzę do filmu. Jestem oczywiście tutaj w moim domku, więc ja, ale tu w sumie nie wiem, po co ja tu jestem. Po prostu zaczynam ten odcinek, bo jakoś tak mi wygodniej. Ale ja się zbieram i wychodzę po prostu znaleźć coś, co pomoże mi po prostu zidentyfikować jakieś, wiecie, jakieś jakby to powiedzieć, zidentyfikować o co chodzi tak naprawdę z moją byłą tutaj na serwerze i tak. A ja wychodzę zorientować się, o co tak naprawdę chodzi z tą moją byłą i tak dalej. Czekajcie, kurczę, zablokowałem się w drzwiach. Co jest grane? Dobra, wychodzę. Szybson, dlaczego Szybson? Kurczę, nie wytrzymam z tą wróżką. Dlaczego ty do mnie jest Szybson? Przecież nie umiesz napisać Szybson, co ty jesteś analfabetką? Nie wiem, widzowie tak piszą. Widzowie, co mają 4 lata i ołówek dostali na 5 urodziny. Czekaj, co ty piszesz? Ja mam 86. Dobra, czekaj, coś ty napisałeś jeszcze. Mam dla ciebie wiadomość. Dobra, jaka wiadomość? Proszę, żeby to była wiadomość, która mi jakkolwiek pomoże, czy coś tego typu. To się nie czep. Dobra, dobra, przepraszam. No, od jaka wiadomość? Dawaj, mów, śmiało. Tutaj mam informację od... Nie, no kurde, o dobra, no to co to jest za informacja? Tak zwanej Milki, no, dobra, dawaj mi tą informację, akurat właśnie jej szukałem, jakichś informacji właśnie z tym związanych. Może ci pokazać, dobrze, no pokazuj. Proszę bardzo, ja czekam, po to w sumie, to tutaj, po to jestem, żeby się dowiedzieć czegoś nowego. Tylko po co ja idę do niej do domu, o co chodzi? Dobra, wchodzę do środka, o co chodzi? Ale, nie, ja nie mam żadnych diamentów, nic ci nie zapłacę, nic nie mam, rozumiesz? Proszę się odczepić ode mnie, nie mam żadnych, no... Ja nie mam diaksów żadnych, czym ja mam ci zapłacić, jak ja nic nie mam? No nie pokażę ci... Kurczę, dobra, pożyczka, może być, dobra, pożyczka, muszę dowiedzieć. Dobra, pożyczka na 3 diamenty, dawaj, ale pokaż mi tą wiadomość. No, nie, no żadnej umowy nie spisujemy i tak dalej, dobra, bardzo fajnie w sumie, dobra, idę na górę. No, jaka to jest wiadomość? Proszę, proszę, tutaj już byłem, tu jest stół i tak dalej, wróżka jestem, patrz. No dobra, widzę, że jesteś wróżką, nie? To wróżę z wosku. No dobra, no dobra. Jak to jest kolejny jakiś, że tak to ujmę, jakby to powiedzieć, taki trik, że wróżę z wosku, a tak naprawdę zmyślam, przepowiednia tajemnica się pojawiła. Gdzie się pojawiła przepowiednia? O, szukaj znaku. Co to ma być? Przecież ty to mogłaś sama tu poznać, czemu ty mnie trolujesz? I takie coś. Jak nie? Że co, że to niby jakaś tajemnicza, kurczę, tabliczka, która ci pisze jakieś słowa i jakaś ramka, która pokazuje ci randomowe rzeczy, kurczę? Co to ma być? To jest znak, ty niedowiarku. Dobra, dobra, załóżmy, że ci wierzę, bo ostatnio mało ludziom wierzę i się okazuje, że mają rację, a ja tak jestem, kurczę, nastawiony negatywnie. Zapłaciłeś 3 diaksy. No jeszcze nie zapłaciłem, ale się niby zadłużyłem. Bez żadnej umowy, więc nie wiem, czy ty, jak ty widzisz te diaksy, nie? Ale okej, okay, to bym ci nie dał? Chyba nie dała, zapomniałaś o nieprawdziwej informacji. No dobra, no nie dałabyś mi nieprawdziwej informacji. No, dała, dobra, to czekaj, wiesz co? A ty, wiesz co, dałabyś mi kilo, co masz? Masz kilo diamentowy, widzę, że go masz na plecach. No, mogę go na chwilę. Na chwilę, jeden momencik. Zaraz, diamentowy, musi być koniecznie diamentowy. Musi być, niech ci będzie. No, koniecznie diamentowy musi być, proszę. Na momencik. O, pamiętasz, mamy ten, zadłużenie się na 3 diaksy. Tu właśnie do tego są potrzebne 3 diaksy. Dzięki, cześć, na razie. Dzięki za znak ogólnie, więc. Tyfy. Nie, no. Co to jest za wróżka, co ma 86 lat i pisze wytyfy? Ała, no dobra, zapłacę, proszę mnie nie bić. Dobra, ale chociaż chodź mi pomóc szukać tego znaku. Dobra, tu, chociaż gdzieś w okolicy, poszukamy go razem. Poszukamy razem znaku, zamknę aż ci drzwi do domu, patrz jaki będę dobry dla starszej pani. Jutro będzie 5, nie, jakie kurcze, to by nie było mowy o żadnej kurcze prowizji, o oprocentowaniu żadnym kurcze i o jakiejś kurcze dacie spłaty. Szukajmy, no tylko w okolicy, no dobrze, w okolicy domu, jasne, że w okolicy domu. Gdzie to może być, jaki to jest znak, czego on będzie oznaczał, co będzie oznaczał ten znak, bo ja za bardzo nie rozumiem. To są jakieś kartki, a to są Slendermana, dobra, nieważne. Może w piwnicy, jakiej piwnicy, gdzie ty tu masz piwnicę? Gdzie jest piwnica? Przepraszam bardzo. Czy ja mieszkam w tym samym domu, kurczę? Nie wiem, u was... No nie, u nas nie ma piwnic, u nas jest tak jakby tylko ten, jak to się nazywa? Ogród botaniczny. Ogród botaniczny jest tam tylko. Tutaj, patrz. Ty!
Taki dom, a nie macie piwnicy, to co za dom? Kurde, weso, a ty masz piwnicę? Taki mały dom, a ty tam nawet łóżka nie masz. Co ty mi tu gadasz w ogóle? Z moich czasów. No dobra, dobra, jak z twoich czasów? Chodź tu, ja ci dam smarkacz. Chodź tutaj. Tutaj czy jakiś znak? Czekaj, jak to był? To był ten czerwony barwnik taki, on jest znakiem, tak? Rozumiem, więc szukam jakiegoś czerwonego znaku. I szczerze mówiąc, nie widzę. No tu nie ma nic, więc mi się wydaje, że tutaj raczej nie znajdziemy żadnego czerwonego znaku. Ja raczej tak, raczej średni pomysł tu szukać. Szukajmy. Czemu czuję pozytywną energię? To ode mnie. To ode mnie ta pozytywna energia, ja zawsze jestem pozytywnie nastawiony do życia. Wiesz, nie żeby coś. Znak jest gdzieś blisko. Kurczę, dobra, no to gdzie? Wiesz co, jak się klepnie mocniej w tyłek, to jest taki czerwony znak na tyłku wtedy. Ty śmierdzisz spalo. Dobra, wiesz co, ale mieliśmy się nie wyzywać, no. I jakam ty jesteś staruszko, co mnie wyzywasz od jakichś spalonych tostów? To wiesz co, wyzywać mnie od spalonego tosta to tak jakby cię nazywał, nie wiem. Nie wiem w sumie, nieważne. Sam, jak sam zaczynasz? Proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić. Patrz, owca, to jest znak. Nie jest czerwona, ale zaraz może być czerwona, patrz. Robię, zaraz będzie czerwona owca, uwaga. Pum, jest czerwona owca, mam... O kurde, znikła, pod ziemię się zapadła. O kurde, tu jest jakiś, ktoś sobie wydrążył jakiś tunel, nie wiem co się dzieje tu w ogóle. Dobra, czekaj, wychodzę tu. Dobra, czekaj, bo ty piszesz coś tam. Skupmy się na szukaniu znaku, bo jutro ten znak... Aha, to jest mało czasu, dobra. No dobra, no to chodź tutaj do tej wioski, może tu gdzieś jest jakiś znak, może gdzieś o jakiś dom chodzi. No że szczerze mówiąc, jak tak teraz o tym myślę, to mi się wydaje, że to w ogóle nie będzie tu. Że jak ten znak gdzieś pojawił w losowym miejscu, to on może być wszędzie, tak naprawdę. Musi być tutaj? No ty niby czujesz, że on jest blisko, ale... O, a to? Czekaj, tu jest jakiś nowy budynek, ja nie wiem co to jest w ogóle, jakieś dynie, kurczę, na Halloween, może o to chodzi. Szukajmy tu, albo w lesie. Nie to? Jak nie to? Dobra, czekaj, ja tu wchodzę. Ej, tu jest coś w środku. A nie, nic tu nie ma. Dobra, czyli to chyba nie to. Tu nie ma w ogóle na tym znaku żadnego tak ogólnie. Nie wiem kto to wybudował, ale mocno się nie zna na architekturze chyba. Obok takie piękne domy, a stawia tu jakiś dom z dyni. Nie wiem o co chodzi. Dobra, Halloween to nie to, co to za... No właśnie też nie wiem. Dobra, wróżka, to nie wiem, co, to mówisz, że gdzie to by mogło być? Mówiłaś, że czujesz, że to jest blisko, to jak to ma być blisko? To jak, w lesie? No to chodź do lasu, to idziemy do lasu poszukać. Ale co by w lesie mogło być? Tam Slenderman może być i takie inne rzeczy, nie? Prawdopodobnie gęstym, ale jak w gęstym lesie? No nie, no ale gęsty las jest tam troszkę dalej. Nie wiem, czy ty się tak daleko zapuszczasz. Jak ty się boisz chyba. Czekaj, co? Ale ja nie mogę, tak gęsty las, ty nie możesz, a. Czyli można oficjalnie powiedzieć, że obserwowałeś zbroję, tak? Tak to możemy nazwać w tym momencie, że boisz się? Nie? Czy co? Jaki jest powód tego, że nie chcesz iść dalej, co? Bo ja za bardzo nie rozumiem. Po prostu mam pewne obawy. Dobrze, czyli chcesz mnie puścić samego i wycwanisz się, dobra, to chociaż ugotuj pyszny obiad dla mnie na powrót. Dobrze? Jakaś babeczka. I nie mogę ci towarzyszyć. Dobra, to... Ale nie, kurde, jaka ty jesteś... Ty byś tylko pieniądze chciała. Pieniądze tylko się dla ciebie liczą. Co to ma być? Wróżka... No to w sumie wróżka tylko dla pieniędzy. Jeszcze zmyśla później. Mówi, że z palców wróżę. Tutaj co macie? Kurde, przyszłość jakaś. Będziesz miał dwie córki, kurcze, i guza na czole. Ja raz, dwa, szukaj znaku. Dobra, ja lecę. No, zostaw mnie, kurcze. Nie będziesz mi tutaj mówić o... Nic mi nie będziesz mówić ogólnie. Ja się dam obrażać wróżkę. Dobra, słuchajcie. Ja lecę w podróż, bo może ona ma, może ma rację. Dobra, może to gdzieś będzie w jakimś gęstym lesie. Ja wiem, że tam jest gęsty las, jak się szło do tej bazy Slendermana. Ja podejrzewam, znaczy, baza Slendermana sama w sobie nie była w gęstym lesie, więc wydaje mi się, że niekoniecznie to musi być tam. To myślę, że może być jakby no po prostu w jakimś gęstym lesie, ale nie innym. Ten las, w którym był ta baza Slendermana, nie był w ogóle gęsty. On był, nawet bym powiedział, bardzo niegęsty. Więc wydaje mi się, że tam to raczej nie będzie. To też nie będzie tu przy lawie, bo dzięki lawie już ten las też nie jest gęsty. Więc wydaje mi się, że to może być gdzieś no tutaj był taki jakby ten, takie, te grube drzewa takie. Nawet nie wiem jak się nazywa ten las, szczerze mówiąc. O, chyba tu są. Zaczyna się tutaj ten las. Dobra, czyli to gdzieś tu powinno być, tak mi się wydaje. Więc okej, jesteśmy w gęstym lesie i szczerze mówiąc troszkę tu jest strasznie, ale dobra. Poszukajmy jakiegoś znaku, czyli tego czerwonego znaku. Szukaj znaku, taka informacja, czerwony znak, czyli barwnik. To jest cała informacja, to mamy znaleźć i tyle. No więc dobra, no więc szukajmy w takim razie. Przechodzę, tu jest znowu lawa i to chyba raczej nie będzie ten znak. Nie wiem, przejdę się gdzieś
gdzieś tutaj na bok jeszcze. Patrzę na te drzewa, bo wydaje mi się, że to może być na jakimś drzewie czy coś, no bo w sumie na czym innym, jak w takim gęstym lesie, jak tutaj nie ma miejsca na żadne budynki i inne takie. Więc po prostu patrzmy na te drzewa i może coś nam się jakby pokaże, czy coś tego typu... Nie! Nie wierzę! Faktycznie jest znak na drzewie. Dobra, czekajcie, idę tam. Ej, tam jest jakieś zejście na dół. Ej, dobra, o co chodzi? Jeżeli tam będzie Milki, to... To co wtedy? Co wtedy, widzowie? Ja za bardzo nie wiem, co mam wtedy zrobić. Okej, dobra, wejdźmy tam, ogarnijmy, o co chodzi. Nikogo tu nie ma w pobliżu, więc ten wróżka dała mi już spokój, więc... No dobra, wejdźmy tam. Schodzimy na dół, uwaga, halo, czy jest tu ktoś? Halo? Okej. No powiem wam tak, to na pewno nie jest pokój faceta, nie? Bo różowe krzesło, różowy tornister, jakieś różowe łóżko. Nie wiem, o co chodzi. Nie. To się nie dzieje... Nie, to nie może być prawda. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Ten pierścionek mnie prześladuje. Dlaczego znowu tutaj to jest? Mój jest schowany w enderczeście, więc to nie jest mój. Więc prostą analogią można dojść do tego, czyj on jest. Nie, widzowie, to się nie dzieje naprawdę, dobra. To się nie dzieje naprawdę, co, jeszcze jakaś książka jest. Nie. Dobra, przeczytajmy tą książkę. Miejmy to już za sobą. Potrzebuję pomocy, Szyrek mnie szuka. Okej. Czyli, krótko mówiąc... Milki gdzieś tutaj jest. I Szyrek ją szuka.